Odwiedź targi książki Empiku, dostępne na empik.com i w salonach Empik na terenie całej Polski. Na empik.com zdobądź nowości wydawnicze z rabatami do 50% na wybrane tytuły. Jesteś klientem Empik Premium? Skorzystaj z darmowej dostawy oraz przyjdź do salonów Empik, w których czeka rabat 30% na wybrane tytuły. Chcesz więcej? Weź udział w kilkudziesięciu spotkaniach z autorami najważniejszych premier oraz wejdź na empik.com i sprawdź inne targowe atrakcje. Wszystko w temacie książek, które mówią za Ciebie. Empik. Dzień dobry, a właściwie to już chyba o tej porze dobry wieczór, bo za oknami warszawskich, ale pewnie również gdyńskich mieszkań zrobiło się już ciemno. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie Targów Książki Empiku. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga, mam ogromną przyjemność być jedną z prowadzących spotkania targowe i premiery online i pozdrawiam Was w imieniu całej naszej ekipy, która w pocie czoła pracuje, abyście Wy mogli obcować z doskonałą literaturą. Z nami tradycyjnie nasz wspaniały tłumacz polskiego języka migowego Bernard Kinow, a na żółtej kanapie Empiku człowiek, do którego mam bardzo ogromny sentyment i ogromną życzliwość i powiem to też publicznie, jeśli pozwolisz, co powiedziałam przed sekundą, że z wielkim szacunkiem i podziwem śledzę Twoją nie tyle architektoniczną karierę, bo piszesz o sobie, że jesteś architektem, ale wierzysz tylko, nie praktykujesz, tylko Twoją karierę literacką i to jak potrafisz świat przez architekturę opowiadać. Grzesiek Piątek z nami dzisiaj. Cześć, a właściwie dzień dobry. Grzegorz Piątek, żebyśmy byli tutaj, ale wiesz, porządni. Ale może być Grzesiek, skoro może być cześć, to może być i Grzesiek. Krytyk architektury, architekt, ale tak jak mówisz, niepraktykujący, przez wiele lat członek zarządu Fundacji Centrum Architektury, autor książek przeróżnych o Bogdanie Pniewskim, najlepsze miasto świata, Warszawa w odbudowie 1944-49, ta książka znalazła się w finale literackiej Nagrody Nika, dostałeś za nią Nagrodę Literacką Miasta Warszawy, a teraz przenosisz się do Gdyni z Warszawy i z tej okazji świętujemy na Targach Książki wydanie Twojej kolejnej książki w wydawnictwie WAB, Gdynia obiecała. Miasto, modernizm, modernizacja i znów lata 1920-1939. Dobra, kropka, to był wstęp, a teraz oficjalnie dzień dobry. Dzień dobry. Grzesiek, tak się złożyło, że w ogóle pamiętajcie o tym, że możecie komentować to wydarzenie, udostępniać, pytać Grześka o różne rzeczy, dzwonić do nas. Przed tobą na tej kanapie siedziała pisarka Magda Knedler i opowiadała o tak zwanym retellingu mitów. Ty też tutaj opowiadasz na nowo pewien mit, ale to jest mit miasta. Mit, jakim była, czy jest dla niektórych Gdynia. Dlaczego postanowiłeś zrobić taką opowieść na nowo o tej Gdyni? Gdynia jest oczywiście mitycznym miastem polskiej architektury, mitycznym miastem polskiego modernizmu. Jest też bardzo mocno związana z mitem przedwojennej Polski. Uchodzi za taki projekt, który Polsce wyszedł, za taki wielki sukces. I za taką przerwaną historię, która gdyby w 1939 roku nie została przerwana przez najazd Niemców, to miałaby jeszcze jakieś wspaniałe ciągi dalsze. Jednocześnie miałem to szczęście, że przez 3 lata ponad mieszkałem w Trójmieście jedną nogą. To taka ironia, że kiedy pisałem Najlepsze miasto świata, czyli książkę o odbudowie Warszawy, byłem głównie tam, a za książkę o Gdyni zabrałem się na dobre, jak już wróciłem i tylko do Gdyni dojeżdżałem dla uzupełnienia spostrzeżeń. Także też nabrałem takiego bardziej osobistego stosunku. To nie jest po prostu, wiesz, kolejny temat architektoniczny dla mnie do zrobienia, tylko mam ciepłe uczucia do tego miasta i taka prywatna ciekawość została u mnie rozbudzona. To o tym za chwilę jeszcze porozmawiamy, o tym osobistym stosunku, ale wróćmy do tego, co powiedziałeś, że to nie jest tylko taki architektoniczny temat, bo zawsze mi się wydaje w różnych rozmowach z ludźmi, którzy albo są architektami, albo się interesują architekturą, albo się znają na architekturze w jakikolwiek inny sposób, że Gdynia to jest taki święty graal dla architekta w Polsce, tak? Że ten modernizm, że ten klimat tego miasta. Ale ty mówisz, bo zastanawiałam się właśnie, czy dla ciebie jako człowieka, który w tym świecie architektury jest, to był zawsze taki temat gdzieś w orbicie i teraz przyszedł moment, żeby go poruszyć tak do głębi, czy no właśnie z tego osobistego doświadczenia wyniknęło, że poszedłeś tym tropem? Nie, Gdynia zawsze miałem gdzieś na radarze i do Gdyni też pielgrzymowałem, jak wielu miłośników architektury, oglądać te wspaniałe budynki. I te właśnie zabytki modernizmu, bo to jest miasto, które zaczęło się 100 lat temu prawie i tam właściwie nie ma innej architektury niż architektura nowoczesna. Także dla nas wszystkich to było zawsze takie miejsce pielgrzymek. I jednak jest to żyjące miasto i nie jest ono idealne, nie jest ono cudem i warto poznać je też z tej innej strony. A zawsze czułeś, jak to mówią, czułem pismo nosem, tak? Zawsze odczuwałeś, że coś tam jest pod tym idealnym obrazem, coś tam pod powierzchnią może być ukryte. To nie jest takie wspaniałe, jak nam się wszystkim wmawia. Ja zawsze jestem podejrzliwy i wobec bohaterów swojej biografii i w ogóle tematów książek i staram się zajrzeć za kulisy, pod podszewkę. Myślę, że to też jest ciekawsze.
no to jest też bardzo takie prawdziwe i ludzkie, no bo to też sprawia, że ta Gdynia staje się opowieścią o ludziach, zawsze u Ciebie, to są zawsze opowieści o ludziach i w ogóle o społeczeństwie. To jest swoją drogą niesamowite, jak pomyślałam o tytule Najlepsze miasto świata i pomyślałam o tej Gdyni obiecanej, że my od architektury, od miasta oczekujemy niemożliwego, żeby było idealne. No my oczekujemy arcydzieł. Historia architektury też jest często pisana jako historia arcydzieł i najlepszych przykładów danego stylu, najwybitniejszych dzieł swojej epoki. Ale i to mi przy pracy nad tą książką też często do mnie wracało, że miasto służy przede wszystkim do mieszkania. Jest codzienną przestrzenią, z której korzystamy, w której czujemy się dobrze albo źle, która nam służy albo nie. I dlatego też Gdynią zająłem się w ten sposób, nie tylko szlakiem najważniejszych budynków i głównych ulic i tych ikon architektonicznych, ale też szlakiem dzielnic nędzy, zwykłych zupełnie kamienic, zwykłych mieszkań, nieoświetlonych ulic, czyli takiej zwykłej przestrzeni, w której ludzie naprawdę mieszkali, która była doświadczeniem większości mieszkańców. Mm-hmm. A czy to jest ta przestrzeń, którą Ty odkrywałeś mieszkając tam? Też, oczywiście. Dopiero kiedy zacząłem w Trójmieście mieszkać jedną nogą, to miałem na tyle czasu, żeby zboczyć z tego utartego szlaku, żeby się troszeczkę poszlajać, poszwendać, zajrzeć na przedmieścia, zajrzeć w jakieś boczne uliczki, poznać więcej ludzi i też zaczerpnąć troszeczkę z takiego, z tego, co, jak oni to widzą, jak oni to przeżywają, co przeżywali ich przodkowie. Mm-hmm. Na ile to jest tak, jeszcze wracając do tego motywu najlepszości, do tego motywu mitu w kontekście Gdyni, tego miasta od nowa, miasta przyszłości, tak, miasta takiego nowoczesnego. Co my pakujemy w tę architekturę? Jakby, czym jest to nasze oczekiwanie od miasta? Czym jest to nasze marzenie o mieście? Co my jako ludzie, jako mieszkańcy, ale też jako twórcy, tak, architektury czy danego miasta chcielibyśmy uzyskać? Tak? I jak to było w kontekście Gdyni? Czym ona miała być? Ona miała być najnowocześniejszym miastem w Polsce. To jest ten jeden ze sloganów, który ją opisywał. Miała być oknem na świat, czyli miastem, w którym Polacy i Polki kontaktują się z resztą świata, stają się bardziej otwarci, przedsiębiorczy, bardziej rzutcy, ciekawi świata. Nie? Tak, bardziej. Wszystko bardziej. To było miasto, w którym Polska miała przeskoczyć z wieku XIX do XX, czyli z pewnej takiej osiadłości, ociężałości, przeskoczyć do tych dynamicznego, przedsiębiorczego XX wieku. I architektura modernistyczna świetnie do tego obrazu pasowała i nadal pasuje. Kiedy widzimy te proste bryły, te zaokrąglone narożniki, te gładkie elewacje, no to widzimy to tempo, ten dynamizm, ten brak kompleksów, tę światowość. Tam też właśnie powstawała architektura modernistyczna, która była mniej więcej taka sama na całym świecie, co sprawiało, że miasto od razu mogło się wydawać bardziej światowe niż miasto sklejone z takich form lokalnych, regionalnych, czy polskich, czy pomorskich. Także to było takie wyjście na świat. No takie kosmopolityczne, tak, absolutnie. Tak, mogło się wydać kosmopolityczne, a jednak było miastem prawie 100% polskim, jeśli chodzi o skład etniczny. I jeśli dobrze się przyjrzeć właśnie, to się okazuje, że ten wpływ gości z zagranicy był bardzo mały. Oni byli gdzieś tam w dzielnicy portowej, to byli właśnie marynarze, którzy szlajali się po knajpach portowych. Jak Grzegorz Piątek wiele lat później przy książce. Tak. To były jakieś, no, może łatwiejsza dostępność owoców południowych, takich bardziej egzotycznych towarów. Można było tam zobaczyć też osoby innych ras. Czasami to była sensacja na ulicach. Ale jednak ci goście się słabo przenikali ze stałymi mieszkańcami. Myślę, że ta różnorodność Gdyni była bardziej, jeśli chodzi o to, ona bardziej wynikała z tego, że ludzie przyjechali tam z różnych miejsc w Polsce, że tam się ścierali poznaniacy z lwowiakami, ludzie z Mazowsza z ludźmi z Litwy, z Pomorza i tak dalej, z Kaszubami, też nie zapomnijmy, którzy tam mieszkali od zawsze. I tu była ta różnorodność, wewnątrz polskości jakby. To może o tym pogadajmy trochę, o tym, że do Gdyni można było uciec, że tam różni ludzie docierali, chociażby Stefan Żeromski, ale nie tylko, żeby też, no nie wiem, załatwić różne swoje sprawy. No właśnie, po co się do tej Gdyni jechało, poza tym, że po to, żeby tworzyć to miasto? To było takie miasto uciekinierów? Tak, jak najbardziej. Tam można było uciec i od czegoś, i do czegoś. Można było uciec od wyroku, od nieudanego małżeństwa, bez rozwodu, po prostu sobie tam pojechać i zniknąć. Tak często się emigruje gdzieś i się tak mimochodem zrywa więzi, prawda, przy okazji jakby zrywa więzi ze swoim starym światem.
Można było też, no, wiele ludzi przyjeżdżało tam po prostu zarobić pieniądze. Gdynia uchodziła za miasto szybkich karier, szybkich pieniędzy, więc wiele osób tam jechało zainwestować pieniądze, wiele też plajtowało. Mhm. I wiele osób też tam jechało zwyczajnie za pracą. Trzeba pamiętać, że Polska przedwojenna to był kraj wielomilionowego bezrobocia, przeraźliwej nędzy na wsi. I kiedy rozniosła się po kraju wieść, że Gdynia jest tą właśnie miastem sukcesu, tą polską Ameryką, ziemią mówioną, obiecaną. Ziemią obiecaną, Gdynią obiecaną, w której wszystko jest możliwe, to tysiące ludzi ciągnęły do Gdyni po prostu za pracą. Maria Dąbrowska, 1929 rok. Mała, nędzna wioseczka rybacka przeobraziła się w ogromne miasto na wskroś dzisiejsze, czy może nawet jutrzejsze, w teren śmiałych eksperymentów. To miejsce dla ludzi, którzy by chcieli zapomnieć o przeszłości bolesnej. To jest jeden z bardzo wielu tekstów, do których ty dotarłeś. Niesamowite jest to, z jakich właśnie tekstów tkasz tę opowieść, bo to jest oczywiście, są to teksty i architektów, ale nie tylko, bo to są teksty z gazet codziennych, z tekstów żyjących w tamtym czasie pisarzy, twórców. Ja jestem bardzo ciekawa, kiedy już siadłeś, jakby już Gdynia stała się twoją książką, tak? Była kiedyś tematem zainteresowania, jak na architekta przystało, później była osobistym miejscem, mieszkałeś tam, ale potem już wiedziałeś, że będzie książka. I zacząłeś czytać kolejne tomy, roczniki. I przy jakich informacjach twoje oczy robiły się coraz szersze? Co ty tam odkrywałeś takiego, no? Dużo, dużo. Ja mam w ogóle taką metodę pracy, że nie brzydzę się żadnym źródłem. Znaczy, ważne są i gazety codzienne od poważnych do brukowców, i raporty policyjne, i papiery sądowe, i statystyki, i dzienniki, i listy, jakieś świadectwa zupełnie nieznaczących ludzi. Właśnie pozornie. Nie tylko Marii Dąbrowskich, ale też tych różnych anonimowych osób, które do Gdyni przyjeżdżały za pracą. Czasami ich pamiętniki czy dzienniki są zachowane do dzisiaj. I to jest bezcenne źródło, które właśnie pozwala zajrzeć gdzie indziej, bo często właśnie ci literaci przyjeżdżali na dworzec, szli w stronę morza przez te coraz piękniejsze ulice, pełne modernistycznych kamienic, patrzyli na port, który robił wrażenie na wszystkich. Niezależnie, czy byli sceptykami, czy wyznawcami Gdyni, czy byli Polakami, czy przyjechali z zagranicy i tak się trochę dziwili, czym się ci Polacy zachwycają, port zawsze robił wrażenie, no bo port był nowoczesny, wielki, rósł. I to chyba było dla mnie największa też trudność, dotrzeć do tych źródeł, do tego spojrzenia zwyczajnych ludzi, no bo oni rzadko zostawiają po sobie świadectwa. To nie są właśnie literaci, którzy piszą dziennik i potem... Jeszcze ładnie piszą, nie? Pakują go, zobowiązują spadkobierców do opublikowania 40 lat po śmierci. Tylko to są źródła, które trzeba gdzieś no, wygrzebać. Czasami to jest fart, że się trafia na coś takiego. I miałeś takie farty? Miałem takie farty. Miałem też pomoc w Muzeum Miasta Gdyni, które przechowuje między innymi kilka takich pamiętników, które ktoś kiedyś w latach 70. zebrał i potem mało kto je otwierał. One tam sobie leżą w archiwum, także jestem bardzo wdzięczny. W Archiwum Państwowym w Gdyni też sporo ciekawych rzeczy znalazłem. Niesamowitym dokumentem są raporty komisarza rządu. To są takie raporty pisane do władz wojewódzkich i władz w Warszawie na temat stanu bezpieczeństwa w mieście. I tam jest wszystko. Strajki, drożyzna, demonstracje, przestępstwa. Taki ogólny raport o tym, co w mieście jest niepokojącego i co mogłoby władzę zaniepokoić. Mhm. I dopiero chyba suma takich źródeł, poważnych, niepoważnych, oddolnych, odgórnych, pozwala zbudować taki naprawdę wielowątkowy obraz, no bo nie ma jednego obrazu miasta, nie ma jednego miasta. Dlatego ja w tym tytule zdecydowałem się na słowo Gdynia obiecana, a już nie wnikałem, czy ta obietnica jest spełniona, czy dotrzymana, no bo ona dla jednych była dotrzymana, a dla innych wręcz przeciwnie, to był wielki zawód. Ale ja nie chcę w tytule tego jeszcze wybierać tej wersji. No już możemy trochę o tym porozmawiać też, nie streszczając całej książki, ale to też istnieje w wywiadach. Ja czytałam twój wywiad i dla Voga, i trochę recenzji też już jest związanych z tym. No nie jest tajemnicą, że ty w jakiś sposób, nie wiem, czy demitologizujesz, to jest dobre określenie, ale zaglądasz pod podszewkę, to ustaliliśmy na początku. I wiesz, nawiązując do tych współczesnych czasów, ja pamiętam, jak sama byłam w Gdyni na Gdynia Design Days, przy okazji Openera do Gdyni się jeździ, w ogóle Warszawa często do Gdyni jeździ i mam takie wrażenie, że ludzie, być może z innych miast Polski również, ale szczególnie z Warszawy często mówią, gdybym gdzieś indziej w Polsce mieszkać miał, to w Gdyni. Też się pewnie z tym spotkałeś. Tak. I teraz zastanawiam się, czy to jest... Czy to sprawia, że właśnie Gdynia jest jakaś taka bliska Warszawie, czy to jest właśnie ten gen kosmopolityczny, czy to jest ten, jak to mówią, genius loci, tak, miasta Gdynia, który w jakiś sposób akurat warszawiakom, czyli mieszkańcom największego takiego konglomeratu jednak w Polsce miejskiego, pasuje? Ja myślę, że warszawiakom Gdynia odpowiada, dlatego że też jest nowa.
Warszawa też została zbudowana właściwie prawie od nowa po wojnie. Też tu jest, zawsze było dużo osób napływowych. Jest taka, wiesz, duża rotacja, każdy jest skądś i każdy się prędzej czy później, może nie każdy, ale jednak chłonie się tych ludzi z zewnątrz. I tak samo Gdynia była miejscem, do którego przyjechali ludzie z zewsząd i zbudowali sobie to miasto. Także może to nas łączy. Ale myślę też, że nie trzeba być warszawianką ani warszawiakiem, żeby zakochać się w Gdyni, bo Gdynia ma, dla mnie przynajmniej ta magia Gdyni polega na tym, że to jest jedyne duże miasto w Polsce, które naprawdę łączy się z morzem. Gdańsk uwielbiam, wybacz Gdańsku, jeśli oglądasz, ale Gdańsk jest trochę obok morza, prawda? Starówka, główne miasto, jest w głębi lądu, nie czuć tego morza. No, Szczecin jest bardzo daleko od morza, Sopot już nie jest wielkim miastem, Sopot jest takim kurortem już. Gdynia jest jedynym miastem o takim wielkomiejskiej atmosferze, które tak wpada do morza i to jest fantastyczny moment, kiedy się wychodzi z pomiędzy budynków na molo południowe, to jest ta magia i to, że też jest się w mieście właśnie takim sporym, nowoczesnym, które ma na wyciągnięcie ręki morze, wzgórza zalesione. Ja to właśnie kochałem, jak mieszkałem w Gdyni tych parę miesięcy, że miałem 10 minut na plażę i 20 parę minut do lasu, a przy tym też wszystko, co potrzebne w mieście, też nie dalej. Czyli to nie jest tak, że ty nam książką Gdynia obiecana zabierasz całkiem magię Gdyni. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, ale też nie uprawiam żadnej mitologii, mitografii, tak. Bo jednak jest to miasto. Miasto, które jest różne. Mm-hmm. Zależnie od tego, kim się jest, gdzie się mieszka, ile się ma pieniędzy. Tak przed wojną było jeszcze bardziej. Te różnice społeczne były dojmujące, ja o tym dużo piszę, że właśnie była ta Gdynia obietnicy dotrzymanej, ludzi sukcesu, centrum, dzielnice willowe nad morzem, gdzie można było rzeczywiście wierzyć, że ta obietnica jest spełniona. I bardzo przygnębiające dzielnice nędzy, przedmieścia zamieszkałe przez robotników, bezrobotnych, którzy trochę na ten sukces pracowali. To była cena tego sukcesu. O ile nie bardzo. Wiesz, nie wiem, czy nie obrazisz się na te... Znaczy nie wiem, czy się nie obrazisz na to porównanie, ale pomyślałam sobie o tym, co się teraz mówi o Dubaju i co się mówi o budowaniu Burj Khalifa. Że tam piękny budynek, wiesz, pieniądze, tam jakieś złoto, a ludzie tam ginęli, tak? Okupiony krwią dosłownie ludzi. To też jest trochę o tym opowieść. Nie pokazuje się tej drugiej strony. Czy rzadko się mówi o tej drugiej stronie? Zastanawiam się, jaka jest Gdynia z tych, wracając do twojego świetnego tekstu, że nie brzydzisz się żadnym źródłem, jaka jest ta Gdynia z tekstów Żeromskiego, a jaka jest ta Gdynia z pamiętników, do których dotarłeś, na przykład robotników, czy ludzi mieszkających, tak. Nawet piszesz w slumsach, tak? Pojawia się określenie w slumsach w Gdyni. Gdynia z tekstów Żeromskiego to jest w ogóle Gdynia jeszcze wyobrażona. On patrzył na to, na początki budowy portu i on właściwie narzucił ten wzniosły ton w myśleniu o Gdyni, że jako okna na świat, właśnie jako tego okna na nowoczesność. I propaganda potem już przedwojenna, czy literatura taka właśnie zaangażowana po jednej stronie, lansowała właśnie ten obraz sukcesu, obraz nowoczesności, tempa i tak dalej. Natomiast jest cała masa nie tylko tych wspomnień, o których już wspomniałem, ale też takiego czarnego reportażu z Gdyni. Sensacyjnego czarnego reportażu i bardzo oburzonej publicystyki. Oburzonej właśnie tym, że są te dwie Gdynie i że o tej drugiej się zapomina, że na nią się nie patrzy, że wychodzi się z dworca właśnie ku morzu, w centrum, podziwia się ten port, a z tyłu gdzieś się zostawia tych ludzi, którzy tak naprawdę na to pracują. I bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś o kosztach Dubaju, bo to jest ponadczasowy schemat. My też się nie zastanawiamy, ile ludzi ginie na budowach w tej chwili, jakichś wspaniałych wieżowców, prawda? No bo znów architektura spełnia jakieś nasze wyobrażenia, jakby daje nam coś, czego nigdy nie osiągniemy, tak? Jest jakimś spełnieniem naszego marzenia o ideale. Może być, tak? Bo nam się tak przynajmniej wydaje, tak? Możesz stworzyć piękny budynek w jakimś idealnym stylu, a nie myślisz o tym wszystkim, co jest dookoła. Tak, że on umacnia jakieś relacje społeczne, jakieś niesprawiedliwości. To jest bardzo często, zwłaszcza ta architektura prestiżowa, powstaje często takim sporym kosztem społecznym. Architektura, no właśnie, to jest to, o czym piszesz. Na wstępie do twojej książki jest taki fragment nieznanego autora, Tydzień robotnika, 1937 rok. I to jest właśnie o tych różnych Gdyniach, że jest Gdynia ładna i zdrowa, kochana i kochająca, ale jest też Gdynia odrażająca wyglądem, budząca niesmak, wywołująca uczucie grozy, strachu i smutku. Gdynia miasto portowe. Miasta portowe też się zawsze kojarzą z pewnym specyficznym rodzajem miasta, tak? Jakimiś chociażby tymi typkami spod ciemnej gwiazdy, różnymi tam napływowymi. Na ile Gdynia była takim miastem portowym w tym rozumieniu właśnie, nie wiem, kryminałów z lat 30. No?
Była i to pełną gębą, nie zawsze, no, pełną wyszczerzoną groźnie gębą. Ta dzielnica portowa się cieszyła złą sławą. To są okolice dzisiejszej ulicy właśnie Portowej, Żeromskiego, Świętego Piotra. Tam były knajpy o często bardzo egzotycznych nazwach, bary, domy publiczne, kluby, gdzie no, na porządku dziennym, to też wynika z tych raportów policyjnych, były właśnie bójki, często śmiertelne, między marynarzami różnych narodowości. I to przede wszystkim była ta dzielnica, jakby dzielnica występku. Do tego była też doklejona bardzo długo ta dzielnica. Ten slum został zlikwidowany dopiero na początku lat 30., tak zwana chińska dzielnica, aha, czyli najstarszy gdyński slum. Takie miasteczko baraków, też z knajpą, sławną knajpą uli Brechtki po środku, do której no, tacy bardziej szacowni obywatele się w ogóle nie fatygowali, bali się. I to też jest bardzo wymowne, że to jest właściwie jedyny slum, który przed wojną zniknął z Gdyni, bo to był ten najbardziej centralny, najbardziej na widoku. Natomiast te na przedmieściach rozrastały się bez większych przeszkód. Nie kuły już tak bardzo w oczy. Mówimy, nawiązując do tego Dubaju raz jeszcze, w kontekście budowania różnych prestiżowych budowli w Dubaju, mówi się o budowaniu równolegle miasteczek, w których muszą mieszkać ci robotnicy, tak? Czyli przyjeżdża ludność z różnych krajów i budują to wiekopomne dzieła. Czy do Gdyni właśnie przyjeżdżali ludzie zewsząd i budowali Gdynię? Czy o nich w ogóle jakkolwiek myślano? Bo mówi się o tym, że właśnie w Dubaju się nie myśli, że tylko traktuje się jako nawet nie tanią siłę roboczą, tylko wręcz nieludzko. Jak się traktowało tych, którzy budowali Gdynię? Raczej źle. To znaczy, to jest chyba mój największy zarzut do przedwojennej Gdyni, że, a raczej do Warszawy, do państwa polskiego, że uruchomiło ten wielki projekt budowy portu i nie pomyślało, że to za sobą pociągnie właśnie szybki rozwój tej wsi, bo to była mała wieś przedtem. No tak. Że nie tylko ci mała robotnicy, wioseczka rybacka, że ściągnie się robotników do budowy portu, oczywiście tam jakieś baraki dla nich powstały, całkiem schludne, ale że za nimi pójdą inni. Że jak oni przyjadą, to zaczną rosnąć domy, to będą sklepy, to będą knajpy, to trzeba będzie zbudować szkoły, to będzie trzeba poczty, to trzeba będzie wszystkiego. I tego nikt na początku, o tym nikt nie pomyślał. I tak samo nie pomyślano właśnie, że potrzebne są mieszkania dla tych napływowych ludzi. Także stąd ta nędza, stąd te baraki, stąd te slumsy, bo państwo zbudowało trochę mieszkań dla pracowników kolei, poczty, oczywiście dla wojskowych, ale dla reszty tych ludzi ciągnących do Gdyni tysiącami. Nie, próbowano ich też wyrzucać, ale na ich miejsce zaraz inni przyjeżdżali, bo właśnie ten magnes Gdyni, ten mit Gdyni był tak silny, że docierało to, że to jest miasto sukcesu, te wieści docierały do całej Polski, a te ostrzeżenia, które też były, żeby się nie spieszyć z wyjazdem do Gdyni, żeby nie jechać tam w ciemno, jednak nie zawsze docierały, jednak ten mit był silniejszy. No wtedy było pewnie łatwiej też sterować informacją. Dzisiaj już pewnie skrzyknęliby się strajkujący na Facebooku i nie byłoby tak łatwo. Powiedziałeś właśnie a propos też tych tekstów, pamiętników czy kronik różnych policyjnych, że tam były odnotowane różne strajki, które się odbywały. Kto w Gdyni strajkował? Jakie strajki w Gdyni? No, takie miasto sukcesu. No prawie wszyscy. Portowcy, budowlani, w ogóle największa liczba robotników w Gdyni to byli budowlani, ponieważ miasto rosło, to budowlanych było najwięcej. Pracownicy przemysłu, handlu, właściwie tam strajki wybuchały w pierwszej połowie lat 30. cały czas. W drobnych sprawach, w większych sprawach i to szarpanie się właśnie o podwyżki, o urlopy, to była codzienność Gdyni. I demonstracje, i strajki, i pochody pierwszomajowe, tłumne. To jest niesamowite, że właściwie ten obraz robotniczej Gdyni nie istnieje teraz w micie miasta. My widzimy właśnie te kamienice, tamtych kapitanów, architektów, inżynierów, kupców, a tych robotników, którzy stanowili większość ludności, nie ma. Jaki odebrałeś telefon po premierze książki z Gdyni, z Muzeum Miasta Gdyni? Daliśmy panu dostęp do takich materiałów, a co pan tutaj znalazł? Prosimy o 2 egzemplarze do archiwum. To była pierwsza wiadomość. Okay. Ale mam dzisiaj na przykład, odebrałem taką bardzo, miałem taką bardzo przyjemną rozmowę z gdynianką od 3 pokoleń, która już książkę przeczytała i powiedziała, że jest mi wdzięczna za tę książkę, że w niej właśnie się, w tej książce się przegląda doświadczenie jej dziadków, jej pradziadków, którzy rzeczywiście przyjechali do Gdyni w ciemno zupełnie za chlebem i bardzo, bardzo, bardzo powoli tam się pieli. Rodzina tam została, ale te początki były bardzo, bardzo trudne. Także no, w Gdyni na pewno ta książka będzie czytana najuważniej. Ja bardzo oczekuję tych reakcji gdyńskich, no bo to jest ich historia. Moja tylko troszeczkę. Ja wytężyłem słuch,
Dobrze, dobrze. Proszę, już nie idziemy w stronę kokieterii. Powiedziałeś, że największy zarzut, ale i tak powiedziałeś, że większy zarzut masz do Warszawy, to znaczy do władz centralnych, które narzuciły pewien model mówienia. No i też mówiliśmy o tym, no w jaki sposób można było politycznie wykorzystać to miasto sukcesu. I jest takie świetne zdanie, do którego chciałam nawiązać. Niech nie żeńska Gdynia kokietuje zalotnie Gdańsk, lecz męski Piłsudsk poważnie zaszumi banderą Rzeczpospolitej. O co chodzi? Pojawił nie się męski taki... Piłsudsk. Tak, tak. No, teraz spoilerujesz troszeczkę jedną z... Ale to jest... Ale jedną z wielu. Ale to też wyczytałam w wywiadzie, anegdot, który już mogą Państwo znaleźć w internecie, więc dobrze. Spokojnie. To jest taki pół spoiler. Pół spoiler. Rzeczywiście pojawił się pomysł, kiedy Gdynia była jeszcze bardzo młodziutka, w 28 roku, żeby dla uczczenia dziesięciolecia niepodległości przechrzcić Gdynię na Piłsudsk. Gdynia to była nawet oczywiście... Nawet tego nie można wymówić, no. Wiem, chociaż autor tego artykułu przekonywał, że bardzo się łatwo da wymówić. Nie, bo wszystko, co jest z Piłsudskim, się dobrze wymawia, tak, wiadomo. Tak, tak. I nazwa Gdynia właśnie była odwieczna, była jeszcze kaszubska. Zresztą pochodziła od czegoś podmokłego. Podmokłe miejsce to jest Gdy. To jest Gdańsk też jest od tego samego. Jasne. Czyli w podmokłym miejscu miejscowość leżąca. Tak. No i autor tej propozycji twierdził właśnie, że nazwa Gdynia jest taka miękka, taka żeńska, taka właśnie kaszubska. No Gdynia jest kobietą, nie do końca wiadomo. Polska, właśnie Gdynia jest kobietą. A przecież jest to takie męskie, mężne dzieło, monumentalne i musi być taka nazwa, wiesz, Piłsudsk. Mocna. No ale na szczęście nikt nie posłuchał. Przy okazji tak politycznie też się składa z odpowiednim nawiązaniem tutaj, prawda, do postaci dowodza, historycznej, dowodza. No właśnie, to zawsze a propos tych wodzów, zawsze się mówi, że sukces ma wielu ojców. Zastanawiam się, czy sukces Gdyni ma jakąś matkę, ale zanim o matkach, to myślę sobie o niejakim Eugeniuszu Kwiatkowskim, którego duch czujemy nawet, kiedy wjeżdżamy do Gdyni, bo tam jest ta słynna taka estakada, tak? Eugeniusza tak. Kwiatkowskiego. Jak wjeżdżasz, to od razu o nim myślisz. Opowiedz trochę o tym, co o nim odkryłeś, czego się o nim dowiedziałeś, na ile właśnie on jest takim founding father tej wielkiej Gdyni, a na ile tam były różne inne osoby poukrywane i czy to są zawsze founding fathers, czy jednak są jakieś founding mothers w tej historii? No to są głównie fathers. Tak, Gdynia w ogóle była miastem bardzo męskim. Tam zwykle w miastach jest troszeczkę więcej kobiet niż mężczyzn, tak pod kątem w przekroju demograficznym, tak? Tak. Ale w Gdyni dlatego, że głównie tam przyjeżdżali mężczyźni do pracy, do ciężkich prac fizycznych, wojsko i tak dalej, to były męskie różne profesje i było więcej mężczyzn niż kobiet. A wśród założycieli też sami mężczyźni w zasadzie, bo wtedy mężczyźni byli u władzy, byli ministrami, dyrektorami, wielkimi inwestorami. W książce występują oczywiście też kobiety, restauratorki, nauczycielki, architektki, robotnice, ale takich no, dygnitarzy kobiet, wtedy dygnitarek, nie było, a to dygnitarze powołali Gdynię i właśnie Eugeniusz Kwiatkowski był tym, no jednym z ojców na pewno, jedną z tych postaci, którym Gdynia zawdzięcza szybki rozwój, bo dzisiaj nam się wydaje, że to, że Gdynia w ogóle powstała, jest takie oczywiste, że ta Polska musiała jej chcieć. To jest tak sklejone z mitem dwudziestolecia, że no, prędzej czy później by ta Gdynia powstała. Ale na początku to nie było takie oczywiste. Chciano wybudować ten port w Tczewie, czyli już nad Wisłą, w głębi. To już teraz ty spoilerujesz, ja teraz to spoileruję. Już mogę, bo tak, hasło Tczew to jest też genialne. Co ma Gdynia do Tczewa, no? Tak, no ma. I pierwsza siedziba polskiej szkoły, tej szkoły morskiej wyższej, to był Tczew właśnie. I parę innych było kandydatur i Kwiatkowski jednak, który był, no, był Piłsudczykiem, był ministrem handlu w czasach po przewrocie majowym, on bardzo wierzył w Gdynię, bardzo lobbował za Gdynią w Warszawie, on przyspieszył budowę portu, ściągnął tam inwestorów ze Śląska, z innych rejonów Polski, żeby budowali magazyny portowe, odblokował budowę kolei łączącej Gdynię ze Śląskiem, która dostarczała węgiel, który potem płynął z portu w świat. Także Kwiatkowski zawsze w Gdynię wierzył i do wybuchu wojny aż był takim opiekunem, można powiedzieć, głównym lobbystą za Gdynią w Warszawie. Bo to od Warszawy całe wszystko zależało tak naprawdę. To był projekt polityczny i trzeba było z Warszawy zawsze tę Gdynię troszeczkę tak popychać. Czyli Kwiatkowski z tą estakadą należnie, jak absolutnie, najbardziej. Absolutnie. A kto jeszcze inny, do kogo dotarłeś takiego, o kim warto? Bo dla Ciebie też ważne są postaci, nie tylko myślę tu o Bogdanie Pniewskim, ale zawsze patrzysz na architekturę nie tylko z perspektywy ludzi jakby w niej mieszkających, ale również ją tworzących.
z takich postaci jeszcze, którym zawdzięcza Gdynia w ogóle to, że powstała, to na pewno Tadeusz Wenda, czyli inżynier, który lokalizację portu wymyślił i też obstawał przy tym pomyśle i potem był przez kilkanaście lat dyrektorem budowy portu, także on pilnował, ale warszawiak też. Na Pradze do dzisiaj stoi kamienica jego rodzinna i miał mieszkanie w Warszawie w Gdyni cały czas przez tych kilkanaście lat. Ale mnie też bardzo pociągało ją postacie społeczników, którzy tam właśnie w tym dziwnym mieście, gdzie każdy był skądś, organizowali życie. Na przykład Jadwiga Nosarzewska-Adwentowiczowa, aktorka, o której piszę pod koniec, która przed wojną założyła pierwszy stały teatr w Gdyni. Albo takie, wojna Zalążek, wybuchła, tak, Zalążek. Gdynia była już dużym miastem, ale nie miała teatru. Była takim miastem trochę bez kultury. To było miasto pieniądza, pracy, walki o życie. Ale nie miała ani żadnych kolekcji sztuki, ani muzeum poważnego, ani teatru stałego. A Nosarzewska-Adwentowiczowa właśnie się uparła, zaczęła zbierać pieniądze i to organizować. Albo Kazimierz Rusinek, przywódca Lewicy Gdyńskiej, który właśnie tam na gruncie tej frustracji robotników nie tylko zbudował mocną pozycję polityczną Lewicy, ale też bardzo bogate życie kulturalne, społeczne wokół tego wszystkiego dla robotników. No poza tym też był jednym z tych, którzy bardzo głośno protestowali przeciwko antysemityzmowi. O którym też piszesz, który też w Gdyni niestety jest zaskakującym. Występował. Gdynia, miasto prawie bez Żydów, a jednak z bardzo silnym antysemityzmem. No i też upowszechniał prawa kobiet. W ogóle lewica gdyńska, jak odkryłem, organizowała różne pokazy, przepraszam bardzo, odczyty i pogadanki na temat równouprawnienia. Bardzo do przodu. Także tych postaci takich mniej i bardziej pozornych tam jest dużo. To było właśnie miasto, ponieważ właśnie było nowe, to przyjeżdżali tam ludzie z energią, z pomysłami, zrobić coś inaczej niż gdzie indziej. I to też stanowiło wyjątkowość tego miasta. No raz, że zewsząd, dwa z energią, trzy z różnymi pomysłami, więc no i też to, co mówiłeś, że tutaj taka trochę czysta karta, tak jakby tutaj można było więcej, tak? Że Warszawa miała inną historię, inne możliwości, inne polskie miasta też zupełnie, a Gdynia była takim miejscem, w którym można pewnie sobie było na więcej pozwolić. To ja pozwolę sobie jeszcze, tak? Tak, no i zależności. Zawsze jest jakaś sieć towarzyska, sieć społeczna, która coś umożliwia albo nie, a w Gdyni to się wszystko stawało. I kto pierwszy tam dotarł i włożył nogę między drzwi, ten mógł coś zrobić. To dwie rzeczy, które nie wiem, czy są spoilerami, ale są, myślę, że nie są, bo też pojawiły się w tekstach internetowych, trochę śledziłam to, co się dzieje dookoła, ale no, muszę cię zapytać o to, co ma wspólnego Gdynia z budowaniem mitu polskiego kolonializmu. No to jest hit. Oj ma. Słuchaj, tak jak wcześniej udało się ugruntować aksjomat, że Polska nie obędzie się bez własnego portu, tak Liga, o której możesz oczywiście warto wspomnieć, umacniała przekonanie, że Gdynia to tylko pierwszy krok narodowej ekspansji, a naród nie dokona skoku cywilizacyjnego, jeśli nie będzie miał własnego kolonialnego zaplecza. To jest trochę zapomniana historia Ligi Morskiej i Kolonialnej, która była największą organizacją społeczną w Polsce, prawie milion członków przed wybuchem wojny, która właśnie propagowała po pierwsze morze. To też nie jest oczywiste. Dla nas jest dzisiaj oczywiste, że jeździmy w wakacje nad morze, albo że Polska ma statki. Że Polska ma dostęp do morza. Polska od morza do Tatr. Myśmy, zyskując ten dostęp do morza wraz z niepodległością, byli narodem bardzo lądowym, bardzo takim osiadłym. I Gdynia odegrała taką ogromną rolę wychowawczą, można powiedzieć, w przerabianiu Polaków lądowych w Polaków morskich. Szczury lądowe, wilki morskie. Dobra. Tak. I o tym pisano, że to tam powstaje Polak morski. I jedną z tych idei było też to, że Polska powinna mieć kolonię. Wszystkie mocarstwa miały kolonie. Polska się na to nie załapała, bo nie miała niepodległości w XIX wieku, kiedy ten podział kolonialny świata powstał. I uważano, że Polska po prostu, żeby się rozwijać, musi mieć dostęp do surowców, do surowców naturalnych, do kawy, do produktów spożywczych z kolonii, własnych, bez pośredników. Ale też myślano o koloniach jako o sposobie na zagospodarowanie tej nadwyżki ludności w Polsce. Właśnie ci ludzie, którzy za chlebem jechali do Gdyni, mogliby też ewentualnie popłynąć jeszcze dalej. No, był to projekt bardzo dyskusyjny. Zastanawiałam się, jakiego użyjesz słowa. To piękne. Tak, dyplomatycznie. Dyskusyjny. Zwłaszcza jeśli zdamy sobie sprawę, że za 20 lat ten porządek kolonialny się posypał. Lata 60. to już jest dekolonizacja ogromna
masowa na świecie, ale wtedy jeszcze z perspektywy dotychczasowego doświadczenia politycznego, takiego myślenia, no, imperia mają kolonie, więc skoro my chcemy być mocnym krajem, też musimy mieć kolonie, to mogło mieć sens. To jest, ale to jest niesamowite. Ja w ogóle, kiedy słyszę o tej idei, wiesz, polskiego kolonializmu i ty też na mapie tej opowieści umieszczasz Gdynię, i, że można z tym miastem połączyć właśnie, ale no to logiczne teraz w kontekście twojej książki, no z którym miastem, jak nie z tym, skoro to jest miasto, no tak, z którego wypływasz, tak? Jedyne właściwie, z którego możesz wypłynąć. To było moje zaskoczenie, tak? Jakie miałeś swoje zaskoczenia? Wracając do tego mojego pytania o te, wiesz, oczy otwierające się tak szeroko, ale może niekoniecznie negatywne, ale również pozytywne. Czy były takie rzeczy, o których absolutnie totalnie nie wiedziałeś, czytając te kolejne dokumenty? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo okay. Dużo, bardzo dużo. To nie jest to, że siadałem do pracy zupełnie zielony, ale na przykład to, że, no może to, że jednak widzimy Gdynię, my także studiujący architekturę, interesując się architekturą, widzimy jako przykład takiego idealnego planu, który państwo przeprowadziło odgórnie i wszystko się udało. Ale jednak to, co my teraz oglądamy po prawie 100 latach, to jest efekt jakiejś ewolucji po prostu wielodekadowej. Tak, okay. Że to się udało, owszem, ale to jest efekt jakiejś takiej łagodnej ewolucji. Natomiast to, jak bardzo to miasto było właśnie chaotyczne przed wojną, to, że ono się wyłaniało z jakiegoś takiego właśnie chaosu i zgiełku, to było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Że jednak te plany, bardzo dobre plany urbanistyczne, zawsze były spóźnione, zawsze życie je wyprzedzało. To było dla mnie zaskoczenie, jak bardzo jednak ten żywioł z planem się rozmijały. Żywioł z planem się rozmijały, a zastanawiam się, na ile, bo tak, mówiliśmy o tym, że myślano o Gdyni jako o takim mieście sukcesu, przemysłu czy portu, wiesz, otwarcia na świat, a na ile tworzono je jako miasto dobre do mieszkania, dobre do życia. Tak sobie myślę, nie wiem, o swojej wyprawie do Sztokholmu, gdzie to miasto jest zaprojektowane, wiesz, tu jakaś zieleń, tam zieleń i tak się czuję, że tam jest miło żyć, tak? I o tym też często właśnie architekci mówią, że no fajnie, że są, nie wiem, supermarkety, ale to nie jest miłe do życia dla ludzi. Czy Gdynia była tworzona jako taka miła do życia? Czy pewne części tej Gdyni takie były z myślą o mieszkańcach? No, mówiono o tym dużo, ale rzeczywiście jest zaskakujące, jak bardzo to miasto było bezlitosne i takie pragmatyczne w taki niemiły sposób. Co to że jednak znaczy? To było miasto... że w tym planie myślano o porcie, właśnie o gospodarce, o tym centrum, które było biznesowe i o dzielnicach willowych, a właśnie mało myślano o tym, co ja czasami nazywam architekturą troski, czyli o tym, co decyduje o jakości życia w mieście, czyli o dobrych mieszkaniach dostępnych, o zieleni. Właściwie w 1939 roku, kiedy wybucha wojna, dopiero zaczyna się tworzyć pierwszy park w Gdyni. Komunikacja publiczna była droga i większości mieszkańców na nią nie było stać. Były ogromne odległości, które pokonywano na piechotę. Także mało było tego myślenia może trochę więcej, ale działania mniej o wygodzie, o dostępności takich różnych. Wiesz, to jest właśnie ogromny problem z Gdynią, że ona była w takiej warstwie tej propagandowej, była miastem bardzo nowoczesnym. Natomiast do tej nowoczesności miało takich nowoczesnych, komfortu nowoczesnego, mieli dostęp nieliczni. Ci właśnie, którym się udało, ale to była mniejszość. No tak, ci, którzy mieli jakieś znajomości i pieniądze, tak? To ci, którzy docierali tam już z posadą załatwioną, gdzieś w jakiejś firmie albo w państwowych strukturach czy w wojsku, no ci korzystali naprawdę w Gdyni, mogli poczuć, że przyjechali do miejsca, które daje im lepsze życie niż nawet Warszawa, czy Lwów, czy Kraków. Ale pozostali ci, którzy przyjeżdżali w ciemno i tam musieli się o wszystko drapać, jednak no, niekoniecznie polepszali swój los. Ale ja bardzo dużo, wiesz, myślę, Grzesiek, o tym, może nie zaczynaliśmy od tego, ale o tym motywie właśnie, że fajnie byłoby mieszkać w Gdyni. Gdyby nie jakieś tam miasto Polski, to Gdynia. Bo zastanawiam się, na ile to jest nasze jakieś takie prawdziwe poczucie, a na ile to są cały czas echa tego mitu i tej propagandy. To znaczy, że o takiej prawdziwej Gdyni, o której ty piszesz, nie pisało się wcześniej szerzej, tak? Czy dużo. Oczywiście ten temat pewnie funkcjonował, czy wśród architektów, czy wśród osób, nie wiem, urbanistów zajmujących się tematyką, nie wiem, budowania miast, czy tematyką społeczną, ale do takiego mainstreamu, cały czas w tym mainstreamie jest ta wielka Gdynia, taka nowoczesna, kosmopolityczna, modernistyczna, tak?
Tak, wiesz, teraz Gdynia jest nieporównanie lepszym miastem niż wtedy. Właśnie tak jak mówiłem, ono się wtedy dopiero wyłaniało. Mm-hmm. To był pierwszy, to jest kilkanaście lat ledwie, także też trudno oczekiwać, żeby w ciągu kilkunastu lat powstało kompletne, idealne miasto. Aczkolwiek właśnie to, jak były priorytety ułożone, nie wróżyło temu, że szybko to stanie się dobre, przyjemne miasto do życia. Tak. I dzisiaj jest za co lubić Gdynię, jest znacznie więcej powodów. I ten mit jest, myślę, że bardziej się go wypełnia, teraz się mocniej wypełnia, tak teraz on, się lepiej dokładnie wypełnia. On ma teraz więcej uzasadnienia niż wtedy. Mm-hmm. Co ma z Gdynią wspólnego jeszcze taka miejscowość, która się nazywa Litoria? To też jest twoje piękne odkrycie. No to też jest dość śliski temat. Przepraszam, same takie wystawiam ci. No, ale to twoja wina, to wszystko to moja z książki. Wina, no. Takie smaczne historie znalazłem. Smaczne historie. Litoria była idealnym miastem, takim właśnie założonym od podstaw we Włoszech, faszystowskich Włoszech, nawet trochę później niż Gdynia i była podziwiana nie tylko w Polsce, właśnie jako taki model, ideał miasta zaplanowanego od A do Z i rzeczywiście ono o wiele bardziej z głową było budowane niż Gdynia. Znaczy miał od początku obowiązujący plan, budowano jednocześnie domy mieszkalne, miejsca pracy, urzędy, szkoły i tak dalej, także mimo, że to ono nie było skończone też w parę lat, to jednak było mniej chaotyczne niż Gdynia. I Gdynia z Litorią były miastami siostrzanymi przed wojną. Nastąpiła wymiana darów, taka bardzo dyplomatyczna, na bardzo wysokim poziomie, nagłaśniana bardzo przez media i w Polsce, i we Włoszech. I miasta partnerskie. Miasta partnerskie, mówi, tak. I Litorię porównywano do Gdyni, była też, tutaj też porównywano bardzo reżim faszystowski, właśnie za skuteczność podziwiano. I w Polsce też, że właśnie tutaj pod okiem Mussoliniego, tą twardą łapą, się udało coś takiego przeprowadzić. I Gdynię bardzo chętnie porównywano do Litorii, albo właśnie w takim tonie, że to, no to jest to samo właściwie, ale kiedy publicyści czy fachowcy wnikali głębiej, no to najczęściej te porównania się kończyły na niekorzyść Gdyni. Że jednak we Włoszech to lepiej wyszło, że to jest bardziej zaplanowane, że to jest bardziej harmonijne, bardziej do życia. Tak. Taki smaczek. Taki smaczek. To ja też się wytłumaczę, ty się tłumaczysz ze swojego smaczka. Ja Państwu też polecam Wam recenzję, którą napisał Wojtek Szot na stronach Empiku i on tam właśnie o tej Litorii też... No, to też jest zawsze piękne dla mnie, jak czytamy książkę przez swój filtr i każdy wybiera takie fragmenty, które dla niego są mocno poruszające. Mówiłeś o opiniach mieszkańców Gdyni. Pani Urszula napisała: Gdynia była i nadal jest miastem ludności napływowej, ale nie wiem, czy pani Urszula w niej mieszka. Wiele osób przyjeżdża tutaj i zostaje z wyboru, ale to, co jest najbardziej zaskakujące, to bardzo silny, często obsesyjny lokalny patriotyzm. Sama jestem gdynianką, no właśnie, z wyboru i mam bzika na punkcie tego miasta. Jak uważasz, co ma na to wpływ? Czy w okresie kształtowania się miasta, okresie, który badasz, znalazłeś coś, co zdeterminowało to silne poczucie przynależności? To prawda. Mhm. Ja też się nawet rozmawiając, zapowiadając, że się z tobą widzą, mówią: Gdynia, ja też jestem z Gdyni. Tak, wiesz, nagle nie wiesz o tym, tak, że ktoś jest... Tak. Ja też jestem z tego miasta. Gdynianie są ogromnymi lokalnymi patriotami, są nawet ultrasami. Ultrasami gdyńskimi. Ja się nigdzie w Polsce nie spotkałem z takim poziomem patriotyzmu lokalnego. Nigdzie. I też takiego zainteresowania tą historią i tradycją. Fakt, że ona ma tylko 100 lat, więc może łatwiej jest rozdrapać tę historię i wszystko poznać. Ale myślę, że dlatego ludzie ciągną do Gdyni teraz. Znaczy, ja myślę, że powody są, niektóre są dość przyziemne, to znaczy to, że jednak jest to miasto dość dostatnie, w którym jest praca, w którym są pieniądze. Ale mówisz dzisiaj, tak? Dzisiaj, nie mówisz za te 2,30. Bo pani pytała chyba o to, dlaczego dzisiaj ludzie ciągną. Tak, ale czy znalazłeś też, jakby dokumentując, czy w okresie kształtowania się miasta, który badasz, już coś zdeterminowało to silne poczucie przynależności? Czy już wtedy można widzieć takie... jakieś, wiesz, pokorzenie tego, tak, lokalnego patriotyzmu. Ja myślę, że to ta propaganda przedwojenna i poczucie też uczestniczenia w czymś ważnym to sprawiło. Że jednak każdy tam się czuł, może nie każdy, ale wiele osób mogło się czuć coś więcej niż poczucie osobistego sukcesu czy spełnienia, tylko takie poczucie, że pracują na coś większego, że pracują na coś, co wszyscy podziwiają, coś, co będzie pracować też na całą Polskę. Także to na pewno był ten początek. To takie poczucie wyjątkowości. Jak ty sobie poradzisz, Grzesiek, jak zaczną do ciebie dzwonić z różnych polskich miast i będą zamawiać takie książki? Chyba, że już dzwonią, bo myślę, że to jest kwestia czasu. Niektórzy mnie już namawiają, żebym napisał o Kaliszu, o Chełmie, o miastach na Śląsku. Już miałem takie różne propozycje. No jednak ta książka
to jest labor of love, czyli czy to powstało też z jakiejś miłości i zaangażowania emocjonalnego, i ja piszę o tym, co mnie obchodzi. Mm-hmm. Także musiałbym rzeczywiście ale jesteś poczuć architektem, coś wyjątkowego. Jesteś architektem wierzącym, ale nie praktykującym, ja wiem. Natomiast no, myślę, że obchodzi cię wiele miast architektonicznie i nie tylko w Polsce pewnie, tak? Tak trochę cię podpuszczam tutaj a propos tego Kalisza. No, ale rozumiem, muszę poczuć ale to jakąś. No, Kalisz jest też niesamowicie ciekawą historią, mało znaną, bo to jest miasto zniszczone bardzo w I wojnie światowej, mm-hmm. o czym się mało pamięta. Okay. I potem w okresie międzywojennym bardzo odbudowane. Także tam mm-hmm. też jest super ciekawa historia i architektoniczna, i społeczna. Ale no, proszę trochę czasu, rozejrzę się, mm-hmm. nie tylko po Kaliszu i mm-hmm. zobaczymy, co dalej. Mam pomysły na kolejne książki, ale żadna z nich chyba nie, żaden z tych pomysłów nie jest taką biografią miasta, jak Gdynia obiecana, czy najlepsze miasto świata. Jak to się robi, że się opowiada tak celnie i tak wielowątkowo świat przez architekturę, która jest zawsze w tle? Jak ty to robisz? A, nie wiem, jak ja to robię, ale myślę, że architektura jest w ogóle bardzo wdzięcznym medium do opowiadania o rzeczywistości, o polityce, o gospodarce, o kulturze, o stosunkach społecznych. One wszystkie tam się jak w takim lejku skupiają. Architektura jest zawsze produktem swoich czasów i świetnie się nadaje do tego, żeby właśnie przez nią opowiadać o innych sprawach. Ale to jest wtedy, kiedy dopiero wejdziemy przez drzwi tego budynku, który widzimy, bo tak to jakby nie zaglądamy pod tę podszewkę. Architekturę traktujemy bardzo fasadowo, a potrzebujemy takiego przewodnika, żeby tam rzeczywiście te wszystkie wątki dostrzec. Powiedz jeszcze o tej cezurze czasowej, która jest w Gdyni obiecanej. Czy ona była dla ciebie taka oczywista, czy to był też pewien efekt, wiesz, tych poszukiwań, czytania, że to są lata od 20 do 39? Czy miałeś pokusę, żeby szerzej, węziej? Ja oczywiście robię wycieczki w przeszłość i w przyszłość, ale dość szybko stwierdziłem, że 39 rok będzie tą cezurą końcową, bo to jest ten koniec legendarnej Gdyni, tego złotego wieku do dzisiaj uwielbianego. Potem przychodzi bardzo szybko, przychodzi wojna i okupacja, wysiedlenie Gdynian i próba zamiany jej w niemieckie miasto Gotenhafen. To jest zupełnie inna historia, która no, jest więcej niż postscriptum, jest więcej niż ciągiem dalszym. Mhm. Natomiast większy problem miałem z tą datą początkową, bo Gdynia teoretycznie w 26 roku no, świętuje ten rok jako swój rok zero, bo wtedy przyznano Gdyni prawa miejskie, ale ona już wtedy była całkiem dużą miejscowością, już budowa portu hulała, już ci ludzie napływali z całej Polski. Także wybrałem rok 20, bo to jest rok, kiedy Gdynia znalazła się w granicach, ostatecznie w granicach niepodległej Polski, po traktatach. I wtedy też zaczyna się niemrawo, wtedy zostaje wyznaczona lokalizacja portu. Także to jest ten początek nowej, nowoczesnej Gdyni. Przedtem jest 600 lat wsi Gdynia, gdzie też się cofam czasami w głąb, tak. Ale jednak 20 to jest ten początek Gdyni nowoczesnej. Zdanie, które jest tutaj w podsumowaniu książki, do niego nawiążę jeszcze za chwilę, ale chciałam zapytać cię jeszcze o ten taki stricte architektoniczny aspekt, to znaczy o ten modernizm właśnie, o już o tę warstwę związaną z budynkami, z zaprojektowaniem miasta, z zaplanowaniem. Na ile dla ciebie to była odkrywcza historia, kiedy już zacząłeś tę książkę pisać, tak? Bo mówimy o ludziach, o społecznych trendach, o politycznych, a na ile odkryłeś architekturę Gdyni na nowo przy Gdyni obiecanej? Co odkryłeś Odkryłem na nowo? Odkryłem ogromną różnorodność przede wszystkim. To znaczy my też ten taki eksportowy obraz Gdyni architektoniczny, to jest ten modernizm, styl okrętowy, gładkie elewacje, zaokrąglone ja narożniki, te budynki, wielkie wiesz, konkretne. Okna, tak, tak. Takie transatlantyki. Tak. I też wiedziałem, że jest coś więcej, ale byłem zdziwiony jeszcze, jak wielka jest różnorodność, że jednak Gdynia, ponieważ tak się szybko rozwijała, ponieważ tam powstawały te setki budynków rocznie i ponieważ przyjeżdżali tam architekci, nie było architektów gdyńskich przecież, to była wioska. Oni musieli przyjechać z Warszawy, ze Lwowa, niektórzy byli po Petersburgu, niektórzy po niemieckich uczelniach. Wszyscy przywozili jakieś wzorce, inwestorzy też. Także to jest taki skrócony kurs architektury dwudziestolecia międzywojennego.
taki przewodnik można by nawet po Gdyni chyba napisać po prostu, gdzie po prostu przykłady. O, to już zdradzasz, co się będzie działo. Dobrze, ponieważ tutaj jest tak fajnie napisane o tobie w książce, że ty pisze, wykłada, opowiada, oprowadza. Twoje oprowadzania są absolutnymi zawsze hitami. Ja zawsze widzę, jak na Facebooka wrzucasz informację, że będzie jakieś oprowadzanie, albo robię jeszcze jedno, bo tam po prostu tłumy zapisane w tej kolejce, więc może to jest jakiś pomysł na oprowadzanie. Jest taki pomysł na oprowadzanie po Gdyni? Chodzi ci po głowie? Jest taki pomysł. Mamy taki pomysł z wydawcą, może w pewnym momencie to zrobimy. Na razie będzie spotkanie takie autorskie, 26 w Muzeum Miasta Gdyni, ale mamy też, myślimy o spacerze jakimś. Ale swoją drogą, to co mówisz o tym, że różnorodność w tym takim stylu architektonicznym, no to tak jak różnorodność ludzka, to znowu jest takie przełożenie. Mówiliśmy o tym, że tam byli ludzie zewsząd, i Kaszubi, i Warszawiacy, i ludzie z zagranicy Polski, ale też to było widać też w tym, jak oni budowali, tak? Czy jak to miasto było budowane. No to jest świetne zdanie, które, to nie spoiler, spokojnie. Mówisz tak, że pytanie o to, jak chcemy pamiętać przedwojenną Gdynię, to nie jest tylko pytanie o Gdynię, tylko w ogóle pytanie o pamięć. O co chodzi? No to jest pytanie o to, czy w ogóle opowiadając o rzeczywistości i dawnej, i teraz, i o przyszłości, czy my chcemy się koncentrować tylko na tym, co efektowne, co się wiąże z sukcesem, co prestiżowe. I historia architektury właśnie często robi ten błąd, że jest taką historią wybitnych budynków, wybitnych pałaców, przykładów, tak? pałaców, rezydencji, kościołów, zamków, a jednak to nie takie budowle decydują o tym doświadczeniu codziennym miasta. Także mnie bardzo zależy na tym, żeby odkrywać tę codzienną przestrzeń, a nie tylko te wybitne przykłady. One też w tej książce są, ale no nie mogą na tym poprzestać. Potrzebne jest to wszystko, co dookoła, żeby zrozumieć, żeby złapać pełny obraz. No to jest w ogóle też, nie powiem, że to jest nowy, ale może to jest takie nowe spojrzenie. Dzisiaj miałam okazję rozmawiać z Marcinem Napiórkowskim, który napisał książkę o tym, jak naprawić przyszłość. I on w tej książce pisze o tym, że wszystko zależy od opowieści. Jaką opowieść wybierzemy? Czy wybierzemy opowieść ekonomistów o kredytach, o bankach i na tym skupimy nasze życie? Czy wybierzemy opowieść o królach, o pałacach, czy o zwycięstwach historycznych, czy o mieszkańcach dzielnicy portowej i bywalcach knajpy, do której tacy superbogaci nie chcieli w ogóle zaglądać? Ty dla dopełnienia prawdziwego obrazu zapraszasz też do tych mniej oczywistych miejsc. No tak, ale przyjrzyjmy się teraz współczesnej Gdyni, czy wieżowiec Sea Towers, który stoi przy porcie, przy nabrzeżu, czy obok osiedla z nowymi apartamentami po 20 tysięcy za metr, czy one nam mówią wszystko o współczesnej Gdyni? Oczywiście można z tego zrobić taką pocztówkę. Tyle nam mówią. No i tak samo o innych miastach, czy nie wiem, czy rynek w Krakowie to jest Kraków, czy krakowskie przedmieście to jest Warszawa. Musimy spojrzeć szerzej, złapać te zwykłe przestrzenie, zwykłe budynki, żeby zrozumieć w ogóle, o co chodzi w tym mieście. No ja myślę, że to w ogóle jest też ważne z punktu widzenia mieszkańców i wcale się nie dziwię, że napisała do ciebie pani, która w Gdyni mieszka, bo jak powiedziałeś, czy krakowskie przedmieście to jest Warszawa, to aż mi się słabo zrobiło, bo ja tu mieszkam i to nie jest Warszawa, to no my nie tam tylko, nie chodzimy, tak? Przecież na co dzień, bardzo, prawda? Rzadko. Musimy mieć naprawdę dobry powód. Naprawdę, to absolutnie ludzie, którzy mieszkają, tak samo pewnie jest w Gdyni, tak? Że niekoniecznie wszyscy tam wędrują obok tych takich najbardziej, no nie wiem, reprezentacyjnych czy pokazywanych najczęściej miejsc. Chodzą w weekendy, a codziennie jednak są gdzie indziej. Zupełnie. Życie codzienne, prawdziwe codzienne życie toczy się gdzie indziej. Jeszcze jestem ciekawa bardzo, jaki miałeś dostęp do materiału fotograficznego. Znaczy, czy miałeś szansę pooglądać jakieś zdjęcia? A tutaj widać na okładce zresztą to tak. Właśnie ten taki wiejski, właśnie to jest świetne, wiejski charakter, jeszcze wieś Gdynia połączona już z czymś nowszym. Tak? Miałem dużo takiego materiału. Gdynia jest dobrze, to jest to szczęście, że jest dobrze fotografowana, bo jednak to już jest XX wiek, aparat fotograficzny jest i chętnie dokumentowano rozwój miasta. Fakt, że jest o wiele mniej zdjęć tych właśnie przestrzeni mniej reprezentacyjnych. Zdjęć ze slumsów jest naprawdę mało, bo tam mało kto się zapuszczał z aparatem. Jednak dokumentowano właśnie okazałe budowle, uroczystości państwowe, plaże, takie życie kurortowe, sezonowe. Owszem, ale to zdjęcie jest też niesamowite. Ja, kiedy je zobaczyłem, to wybrałem parę zdjęć na okładkę, ale od razu z wydawcą stwierdziliśmy, że to jest to, że to pokazuje wszystko naraz, że pokazuje właśnie tę wieś, która tam jeszcze była, już te nowoczesne kamienice wyrastające ze zboża, ale z tym zdjęciem się wiąże taka historia mrożąca krew w żyłach autora i wydawcy. Ono pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i jest opisane Gdynia lata 30. No i już jest gotowy projekt okładki. Ja tak patrzę, już jest parę dni przed pójściem do druku, prawda? Okładka, już wszystko tam jest napisane na tej okładce.
Mówię, kurczę, ja nie kojarzę tej kamienicy. Nie kojarzę tej kamienicy. Czasu nie ma właściwie, żeby pojechać do Gdyni i sprawdzić, więc na Google Street View całe Śródmieście Gdyni kilkakrotnie w każdy zaułek wchodzę, nie ma tej kamienicy. I myślę sobie, no wiesz, będzie plama, że to może jest Łódź albo Lwów, źle tylko ktoś źle w archiwum, to się zdarza, w archiwum czasami są złe opisy, a po chałupie nie poznam, tym bardziej. No i wrzuciłem na forum na Facebooku miłośników Gdyni, w końcu w akcie desperacji, przełykając wstyd, prośbę o pomoc w identyfikacji i jeden właśnie z lokalnych amatorów historii Gdyni, pan Tomasz Lelito, który jestem dozgonnie wdzięczny za spokojny sen. Uratował twój honor. Za spokojny sen, tak, i uratowanie mojego honoru, napisał, że to jest jedyna, i potem się okazało, że tak rzeczywiście było, jeszcze to zweryfikowałem, jedna z nielicznych kamienic w Gdyni, które nie przetrwały wojny. I dlatego ja tego nie znałem w ogóle ze spacerów, bo po prostu szansę. Tego nie ma. Ten dom, jedna z nielicznych kamienic, które nie przetrwały. Bo Gdynia miała to szczęście właśnie i dlatego też pewnie ta legenda przedwojennej Gdyni jest tak silna, że ona ma taki silny związek przestrzenny. To nie jest miasto tak jak Warszawa, które się zaczęło przestrzennie od nowa po wojnie. No jasne. Tylko jednak to są te same mury, te same domy. Dworzec został zniszczony, port został bardzo zniszczony, ale to centrum miasta i dzielnice mieszkalne nie za bardzo, w związku z czym ta Gdynia od razu w 1945 roku złapała kontakt z tą przedwojenną. A jak teraz można Grzegorza Piątka spotkać w Gdyni, to gdzie? Masz takie miejsca, które po prostu, wiesz, jak Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem, w Gdyni. Ja mam takie ulubione miejsce, które nie jest może najświetniejszą kawiarnią w mieście, ale jest jedyną kawiarnią w Polsce chyba, która jest w takim miejscu. To jest kawiarnia wprost na plaży przy przystani jachtowej, tuż przy bulwarze. Nazywa się Efminga. Nie cierpię za to, że otwiera się chyba o 9.30, nie można tam pójść wcześniej rano na kawę. Nie ma tam Wi-Fi, ale to może dobrze, bo ludzie nie siedzą z laptopami. Ale siedzi się w takim właśnie pudełeczku drewniano-szklanym, patrzy się na jachty, na zatokę. Ten widok na zatokę jest też czymś, co dla mnie jest bardzo wciągające. Zatoka jest codziennie inna, to jest też niesamowite. Przy każdej pogodzie, o różnych porach dnia, mnie się spacer brzegiem zatoki, czy to w Gdyni, czy w Gdańsku, czy w Sopocie, właściwie nigdy nie nudzi. Ja zawsze mogę tam iść o każdej porze dnia i roku i jest wspaniale. To ty jedziesz którego? 26, tak? 26 w Muzeum Miasta Gdyni jest spotkanie takie naprawdę na żywo. Ja jadę w czwartek wieczorem, będę tam przez cały piątek w Gdyni, takie mam plany zawodowe, więc będę myślała bardzo mocno o tobie i o twojej książce. Wszystkim państwu polecamy, nie tylko pełnym patriotyzmu lokalnego gdynianom i gdyniankom, tylko wszystkim, którzy chcą odkryć to miasto i jakby utwierdzić się w tej perspektywie, którą znam, ale odkryć również taką, która jest zupełnie nowa. Grzesiek, bardzo jestem ciekawa, do czego zabije teraz twoje serce, bo skoro mówisz, że musisz pisać, wiesz, z potrzeby i z takiego przeświadczenia, że warto, to nie wiem, albo do kogo, bo tutaj nie tylko przecież opowieści o miastach, ale i biografie. Czekam na więcej i za Gdynię trzymam kciuki. Pięknie ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na szlaku. Do zobaczenia na szlaku. Gdynia obiecana, miasto modernizm, modernizacja. Grzegorz Piątek na targach książki Empiku. Doskonałej lektury państwu życzymy i wspaniałych spacerów. I teraz wszyscy wstają od komputerów i po prostu hajda do Gdyni. Jak zadepczą miasto, to proszę dzwonić do Grzegorza, bo to wszystko dzięki niemu. Dzięki, do zobaczenia. Odwiedź targi książki Empiku. Dostępne na empik.com i w salonach Empik na terenie całej Polski. Na empik.com zdobądź nowości wydawnicze z rabatami do 50% na wybrane tytuły. Jesteś klientem Empik Premium? Skorzystaj z darmowej dostawy oraz przyjdź do salonów Empik, w których czeka rabat 30% na wybrane tytuły. Chcesz więcej? Weź udział w kilkudziesięciu spotkaniach z autorami najważniejszych premier oraz wejdź na empik.com i sprawdź inne targowe atrakcje. Wszystko w temacie książek, które mówią za ciebie. Empik.